Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Maćkowy i rozpoczynamy kolejny odcinek z serii Assassin's Creed Valhalla. Jak na końcu poprzedniego odcinka przetransportowaliśmy się tutaj do synów Ragnara i do Ziggiego, aby złożyć im meldunek. Co ciekawego dowiedzieliśmy się w ostatniej osadzie, także zostawiajcie łapeczkę w górę i chodźmy sobie z nimi porozmawiajmy. Sigurd's told us the news. Well done. Na pewno well done. Chester and Templebroth fought. What do you know about them? Szczególnie, że odebraliśmy nasze pieniążki. Chester is a large village, and Templebroch, it's an old military fort. Not much else. Burkred could be at either one. We should check both as soon as possible. And what do we do with Tona? I would bet the sweat off my sack she's writing to Burkred now. Na pewno nie pisze. Silver for a warning about us. You won't be seeing her again. Not unless you're bound for Helheim. I'll collect now, if you don't mind. Ah, this one takes after me, brother. We should get moving, Drengir. I can take fortress at Templebroch. I will join you, Sigurd. That leaves me, Ledechester, then. All by my fucking lonesome. Bring a friend, ciekawa podróż. Maybe Eivor dares to be called that. Go on ahead. I'll catch up with all of you soon. Aha, czyli teraz musimy wybrać, do kogo się tutaj wybrać. I dostaliśmy dodatkowe sreberko. Czy tutaj jest coś do zgarnięcia? Prowiancik jakiś? Mamy pełne zapasy. Okej. A tam co się znajduje? Może jest tutaj coś ciekawego do zwiedzenia? Chyba tu byliśmy już kiedyś, nie? Na to wygląda. Albo i nie. Liścik od bandyty załatwione. Pozbyłem się cię i zostawiłem swój udział w umówionym miejscu. To koniec naszej spółki. Mam nadzieję, że się rozumiemy. Ciekawe, kto ciekawy to napisał, ale dostaliśmy tylko 10 srebrnych monet. I co ja za to kupię? Dobra, przechodzimy do sekcji zadania. I mamy tak. Mury Templebroch. Znajdują się ruiny rzymskiej fortecy. To idealne miejsce na kryjówkę dla króla. Eivor rusza na spotkanie z Ziggiem Ubo, którzy udali się tam na zwiad. Albo saska osada rolnicza wzniesiona na ruinach rzymskiego miasta jest wymieniana jako jedna z możliwych kryjówek króla. Eivor wrócił na spotkanie z Ivarem, który zamierza się tam rozejrzeć. Zasadnicze pytanie moje jest następujące. Gdzie co się znajduje? Tu jest plotki o Ledester, kurczę. Dziwne te nazewnictwa są, nie mam żadnych klusek w buzi, żeby to normalnie wymawiać. Albo Templebroch, które znajduje się jeszcze dalej. Dobra, wszystko wygląda na to, że idziemy do Ivara. Ale do Ivara, czy my możemy gdzieś tutaj się bliżej przetransportować? Tak, możemy do fortecy w Tamworth. I stąd udać się do Lety... I tak właśnie zróbmy. Szybka podróż. Zaraz widzimy się na naszej osadzie, przed którą chyba w sumie przed chwilą byliśmy. A... Tak. Tutaj nasza... Tonna dostała klapsa na dziąsło. Także spadamy sobie. Pyk? Nie, chyba nie tu. Nieistotne. Polecam wezwać sobie tutaj naszego wierzchowca. Więc płotko. Uznajmy, że jesteś płotką. Tak z przyzwyczajenia chyba. Każdy kuń dla mnie to płotka. Zboczenie grania w Wiedźmina, ale to są detale. Jaka skoczna płotka. Dobra, kopytkujemy sobie. Nie będę specjalnie schodzić z kunia, żeby rozbijać te kamienie.
O, płotka już nam się zmęczyła. Super. Wytrwała, że nie wiem co. E, 400 metrów mamy do Iwara, groźnego naszego syna Ragnara, więc w miarę szybko ten dystans się zmniejsza. Także to nie powinien być jakiś problem, że nie skipuję wam tego, a faktycznie towarzyszycie mi w tej podróży. Ale też, na całe szczęście, docieramy już na miejsce. Odszukaj Iwara i porozmawiaj z nim. To sobie przykucniemy, tak trochę incognito. To jakaś duża miejscóweczka jest. I wygląda, że tutaj, w tym całej wieżyce, znajduje się Iwar. Czy tu siedzi Iwar? Tak, to jest Iwar. No to hopsa, szybka kąpiel. Wejdziemy do Iwara rzeźcy i wykąpani. Wmieszanie się to wybawienie, unikaj wykrycia, wynajmując miejscowych pijaczków. Nie no, pijaczkowie mnie teraz nie interesują. Ale wspinaczka już jak najbardziej. Oj, co ci się stało, kolego? Zasnąłeś na służbie? Iwar, Iwar, Iwar. Where are you, my friend? Dzień dobry. Kolejny śpiący żołnierz. No wiesz co? Przyłapałeś ich tak wszystkich? Good timing. We would have stormed the place without you. O, szturm! What have you seen? Soldiers are plenty. Wagons going in and out. That weasel Burgred is here. I'm sure of it. Czaby na pewno. Bathhouse there and that church, see? I sent a scout to check them both. Should be back at any moment now. Mm. Did you see Uba and Sigurd in Templebroch? Jeszcze nie. No. And if Burgred is hiding here, I won't have to. There is a lot we would not have to do if we stuck to killing kings. To jest to proste rozwiązanie. Now we are into making them. No small tension between you two. Thought you'd be more like-minded. You and Sigurd, you always see eye to eye? Praktycznie. More often than not. You are still young. You live to my age and you will see. Jak ja to uwielbiam. Zobaczysz, jak będziesz w moim wieku. A ten zwiadowca. He's either dead or run off. Give him a chance. Can't risk them seeing us and Burkhard slipping away again. You stay here and wait for your scout. I'm going in. Okej, poszukaj w Ledekastro, bla bla bla, informacje na temat miejsca pobytu króla Burgreda. Przeszukaj kościół, przeszukaj stare łaźnie. Czy ja mogę tu zaskoczyć i nic mi się nie stanie? Tak, bo tu jest sianko. A co to takiego? Dobra, odpalmy sobie mapeczkę i tak. Ani tu nie mamy podpisane, ale tu był chyba kościół, a tu były łaźnie. Dobra, mam nadzieję, że nawet to, że będę w lekkim truchcie, nikogo nie zainteresuje. Dokładnie. Co ty, mój kruczku, tutaj ciekawego widzisz? Mogę tu wlecieć? Pikuj ten lot.
No nie wylecisz. Fenomenalnie, dziękuję ci bardzo. Ale przynajmniej, czy my możemy coś tutaj sobie zerknąć? Tutaj wypada jakieś fajne miejsce do... żeby zejść. Co prawda troszkę naokoło. Jest tu kilku wojów, którzy niekoniecznie przypadają mi do gustu. This must be the bathhouse. Need to find a way inside. Strażnik, strażnik, strażnik. Ale tutaj strażników nie ma. Ja nie wiem. Biegają po tych dachach, dachówki gubią. Wygląda na to, że dotarliśmy do miejsca, do którego chciałem dotrzeć. Tylko teraz. Tu jest jakiś klucznik. No i prawdopodobnie tam się coś dzieje. We should be out there fighting to take Tamworth back from the Danes. We're to secure our food stores first. Leofrith's orders. Leofrith's orders. No tak, zejścia tutaj nie mamy żadnego. That's what all the men are saying. Tired? How do you mean? Are you blind? A my musimy się dostać najprawdopodobniej tymi drzwiami. A klucznik jest na dole. A, trzeba troszkę tutaj się pozakradać. No nie uciekaj mi. No i zostaliśmy zauważeni. Jeszcze? Czy wykończyliśmy wszystkich? Na to wygląda. I to całkiem nieźle nam poszło. Tailbat? A co ty tu robisz? Chłopie. Halo, kolego. Have you lost your mind? I feared you were one of them. Keep quiet. What are you doing here? I was looking for Burgred. No to ty jesteś troszkę pomylony chyba, nie? I hoped I might find Burgred myself and talk him into surrendering. But he's not in Leatherchester. Super. How can you be sure? Leofrith passed this way with some men. I eavesdropped. It seems they're only stockpiling food here. But he did say something of interest. Gave orders to send more men to Burgred's wife, the Lady Arvilsworth. She's in Templebroch. She would know where Burgred's hiding. The sounds of battle, Ivar. Let's get you out of here, now. Where are you going? I know my way around. We'll go through the market. This way. No pięknie. Fenomenalnie. Od razu będziemy musieli tutaj biec przez całe miasto, tak? Ja tutaj może i będę ci tamował drogę, ale... Dawaj, prowadź, młody królu.
Aha, zlikwidować żołnierzy na... Dużo nas tutaj? Czy już wszyscy? Are you hurt? Speak up. I don't think so. My God. I didn't want it to come to this. They would have killed you, Chilbert. You had no choice. Now don't move. I'll be back. Where is your king, Saxon? Aha, zaczynacie przesłuchanie. Lord our father, grant me salvation. O, nadeszło zbawienie. When does their god find the time to answer so much mumbling and whimpering? You are reckless, Ivar. Dalebert could have been killed. Who am I to stand in the light of a boy searching for his balls? Don't excuse yourself. Zły nauczyciel. You enjoy this too much. Stop. It wasn't Ivar who sent me. I sent myself. Have caution, boy. Until your father is crowned, you are Mercia's enemy, not its champion. You understand? I understand. I niech to w końcu do ciebie dotrze. Now return to Repton and remain there until we call. Will you not stay, Wolfkist? There is no king, but we have corpses to loot. Dalej szukamy króla. Is in Templebroch. I'm going to find out what she knows. Ale dobra, jak już tutaj jesteśmy, to są tutaj jakieś bogactwa i skarby, nie? Take everything. Take everything. Jacyś żołnierze tutaj na mnie spoglądali? Czy mi się wydaje? I should not be seen in this area. Obszar nieufności. Aha, pod ziemią gdzieś, tak? Super. Ciekawe, którędy ja mam tam do tego zejść. Zapasy są pełne. A czy tędy mogę sobie otworzyć drzwi? Ale zawsze można pójść górą. Tu mamy coś do przeszukania? Chyba nie. Jakaś spiżarnia? O! Nie w Skadi. Różne rodzaje łupów. No, bezapelacyjnie należałoby go troszkę ulepszyć, ale to jest łuk łowcy wyśmienita jakość, lekki łuk. O! I jest prawie... No nie no, zostawimy sobie jeszcze nasz łuk Hunów. Ale może jak tamten zupgrade'ujemy, to może będzie miało to jakiś sens. A tutaj też gdzieś powinna być wieża. Na to wygląda. A jak już tutaj jesteśmy, to nie pozostaje nam nic innego niż faktycznie wejść i zrobić synchronizację. No co ty, Eivor, nie możesz się wdrapać? Hopsa, hopsa na górę i jesteśmy na miejscu, Eivor, no co ty. Ale tak, mimo wszystko należy postarać się i odszukać żonę naszego króla. No dawaj, dawaj, Eivor. Łapki w górę.
Zawsze to jakiś punkcik, od którego możemy szybko wrócić. A raczej odmienić szybką podróż. Dobra, fajnie. Ale klatkowanie tych ptaszków latających nad nami. No cóż. Synchronizacja dopełniona, a my musimy się udać tutaj. Oj, jeszcze mapkę chciałem odpalić. No, żeby się tutaj dostać, to my niestety, ale musimy albo przepłynąć, albo przejść. Dobra, robimy sobie szybką podróż do naszej łodzi i sobie przepłyniemy tutaj rzeczką, bo Temple Bro. Także dajcie mi chwilkę i za chwilkę się widzimy. I moi drodzy, jesteśmy na miejscu pod murami Temple Bro. Także chodźmy do Ziggy'ego. I co oni tutaj kombinują? O, mają jakiś tutaj spiskowców? Jeńców wojennych? No dobra. Avon, there you are. No i a czego się spodziewałeś? We squeezed them. Burger's not here. It's his queen they're guarding. Others with. They must have separated after Tamworth. I heard as much from Chilbert and Leatherchester. Chilbert? What was he doing there? Ivar. Brawo za domysłowość. Too long for now, but he's fine. I sent him to Repton. What's the plan here? It won't be long before someone comes looking for these men. We need to get inside and find Adolf's with. Capture a queen to find a king. It might work. Only one way to find out. See if you can get anything more out of them. Me and Aver will take care of fetching others with. Odin guide you. Byle nie tak jak tą ostatnią babkę, która sprzedała nam informacje. Sorry. The Saxons won't welcome us through the front door. We could find a quiet way in. Or we can take your longship. I'm beside you either way. Ah, Aver. I have dreamt of this day. Of scouring the Shire in search of a king. Of going a Vikingur. Dobra, czyli musimy wypatentować jakiś sposób. Stretch your wings, Sunan. Aha. Czyli gdzieś tutaj, pewnie na tych ruinach, kryje się królowa, tak? Domyślam się, że to jest gdzieś tutaj. Dobra. Poasasynujmy troszkę. I postarajmy zrobić się to mega po cichutku. Oj, nie tak to miało wyglądać. Some kind of trouble. Dobranoc. Jeju, was tutaj jest tak dużo? To tego się nie spodziewałem. A my musimy się dostać tam. Pytanie, czy ja mogę iść tym tropem? Mogę. Naprawdę chciałbym to zrobić jak na prawowitego studenta, adepta sztuk asasynów przystało, czyli nie wychylać się, a dotrzeć do celu. Ale coś mi się wydaje, że tak łatwo to nam nie pójdzie. Chociaż może. Kto wie, może nam się to uda. Ha.
tego co widziałem, to tutaj powinna być jakaś ładna linka do przejścia. Albo i nie. Czy ja mogę? Mogę. Żegnam panów. No nie jak na wikingów przystało. Sztaba węgla. Gdzieś tutaj powinno być jakieś zejście niżej, nie? Ojoj, spadło. Też stąd żegnamy. Wszystko ładnie spadło. O, księga! Nowa umiejętność, to ja z ogromną chęcią. Na do łuku. Co my tu? Co to jest? Przeszywający strzał. Okej. Okay. Co? Czy jakieś pisma do przeczytania? Nie? Dobry wieczór. Zostałem Jolkę. You three? Scurry. Lady Atherswith, I see Burgred has done his best to hide you away. What is lost must always be found. Let my handmaidens walk free of this place. They have nothing to do with our quarrel. Jak nie wezmą wsparcia, to nie ma najmniejszego problemu. Noble, selfless. This is the sword you must strike a bargain with. A woman of quality. We seek only your king, lady. Tell us where Burgred hides, and we will leave without an ounce of blood spilled. To prawda. Please, I don't. To nie kłam, babka. Effective, Sigurd. She is only naive to her present danger, but she will soon understand. Zawiało chłodem. Wait. Those are the hands of one who washes linens. A servant. She is a decoy. God, come quickly! The blades, they found me. Watch the handmaidens. I'll follow Athelswith. No, dawaj, stopę go! Nie? Gdzie jest królowa? Miał być zwinny skok do wody, chłopie. Płyń szybciej. Dawaj, dawaj.
Gdzie ty, królowo, się zawinęłaś? Nie gadaj, że jesteś na statku. To ona płynie w pław? Co, ona jest niepoważna? Panu podziękujemy. Cześć. Co, ma na ciebie poczekać na brzegu? Żaden problem. Czekam. Ale spokojnie, nie zabiję cię. A, tutaj uciekasz. Podać rączkę. My husband will send you all to hell. No. Quite clever, your ladyship. You're certainly making us work for it. Keep your hands off me, pagan! Have you lost your sense of hospitality? I regret asking. Hey, stay away from Laska. Me! Dobra, to przynajmniej pójdź w tamtą stronę, będzie mi łatwiej. No, tylko nie mów, że się bugujesz i popłyniesz znowu w drugą stronę. Boże, jakie to głupie. Czuję się jak pies pasterski. Zaganiam w ogóle owieczkę do odpowiedniego miejsca, do zagrody. No nie mów, że naokoło będziesz pływać. Let me go. I demand it. After what you put me through, I would have to be mad. Los stupidos. Do you understand what you're doing, pagan? I am the Lady of Mercia. Przynajmniej sama dopłynęłaś do naszego obozu. Not to you, not to any of you barbarians. You may reconsider, if only... Ech, głupie to takie. Lady Otherswith, you have seen better days. Ale zrobiła trening pływacki. God will sear your soul, heathen, if he can find it. Why the catch, Aver? She is as much a poet as you. Where's my Catelyn? What have you done with her? Your handmaiden, you mean? The brave one, dressed in royal finery? Season change with the others. I'll take them back to Tamworth. Get them talking. If she has so much as a scratch on her... Nie tym powinna się martwić. You might have some ideas on how to get through to her. I will meet you there. Sigurd, what about these prisoners? We've got what we need. Let them go. Albo szpikulec. Żebro. Przechylenie szali. Mogę was rozwiązać? Thank you, friend. Nie zamierzam was zabijać, także. I teraz takie w ogóle ukryte ostrze pod żebro. Dobrze, moi drodzy. Pięknie sobie uciekają, mości państwo. Tylko nie wiem dokąd, na razie się kręcą jak smród po gaciach. Ale niech sobie biegną. Dobra, moi drodzy, zakończymy sobie ten odcinek na chwilę obecną. Gdyż iż ponieważ odwiedziliśmy już dwie lokalizacje w poszukiwaniu króla. Ale mamy przynajmniej jego żonkę, więc miejmy nadzieję, że wyśpiewa nam dokładną lokalizację króla. A na chwilę obecną, tak jak powiedziałem, żegnam się z wami. No i tradycyjnie widzimy się już jutro. Do zobaczenia!